Ja na pierwszym roku studiów usłyszałam, że się do tego zawodu nie nadaje. Ale jak nie lubić dzieci, które się do ciebie uśmiechają? Chociaż twierdzą, że to są tam niby grymasy, bezwolne, ale ja tam wiem, bo się często do mnie uśmiechają, więc na pewno to jest uśmiech świadomy. Jak się zrozumie pewne fizjologiczne procesy, proces adaptacyjny dziecka, to ten płacz nie jest dla nas taki... On nie płacze z byle powodu. Rodziców, jak podnieść z łóżeczka, ponieważ to może być bardzo trudne dla nich, żeby wziąć dziecko na ręce po raz pierwszy, to dla niektórych to jest naprawdę przełamanie swoich obaw, że coś temu dziecku zrobią. Też pracuję na oddziale patologii noworodka, gdzie przybywają maluszki chore, maluszki, które stwierdziły, że muszą być wcześniej, bo one chcą zobaczyć ten Kraków już. Jak jemu się coś dzieje, to każdy mówi, że to Bogu ducha winne dziecko, nie? No i my musimy w tym wszystkim uczestniczyć, patrzeć na cierpienie rodziny niejednokrotnie, no i potem sobie z tym poradzić w domu. Pamiętam swoją pierwszą akcję reanimacyjną. Pracowałam niecały miesiąc na oddziale. Robiłam wszystko tak, jak mnie uczyli, ale to są takie emocje. Ręce, pamiętam, mi się tak strasznie trzęsły. Wszystko się dobrze ułożyło, ale no nie zawsze tak musi być, prawda? Takim właśnie buforem, na którego wszystko się wylewa. To, co doktor chciałby, a to, co rodzice chcą. I my jesteśmy w tym wszystkim pośrodku. Ale jak się wszystko udaje, jest dzieciątko zdrowe, mama jest szczęśliwa, dumna z siebie, to jest po prostu nagrodą za wszystko. Można być takim buforem.